Drodzy, rozpoczęliśmy, może powtarzamy, bo i tak jest list do Galacjan. Tydzień temu starałem się pokazać, o jakie zbory chodzi, żebyśmy mieli jakieś pojęcie. Mówiliśmy o tym, jak apostoł Paweł, będąc w tych miastach na południu tej prowincji Galacji, zwiastował Boże Słowo. Czytałem pierwsze wiersze pierwszego rozdziału, nie tylko. I dzisiaj chcielibyśmy się posunąć dalej w tym przekazie, w tym zrozumieniu, bo list do Galacjan, jak powiedziałem, jest jednym z najważniejszych, dlatego że odpowiada na podstawowe pytanie, jak człowiek może zostać zbawiony, jak może doświadczyć usprawiedliwienia przed Bogiem. Ludzie wymyślają różnego rodzaju sposoby na zbawienie. I to, jak powiedziałem, tkwi gdzieś w człowieku bardzo mocno. I apostoł Paweł pisze do zborów, do grupy zborów, które założył podczas swojej pierwszej podróży. Pamiętacie, mówiliśmy, pokazywaliśmy trasę, jak ta podróż wyglądała i że ta podróż trwała między 46 a 48 rokiem po Chrystusie. List, który Paweł napisał, jak już powiedziałem, jest takim pełen emocji. Jest to jeden z trzech listów, który prawdopodobnie Paweł napisał własnoręcznie, bez pomocy sekretarza. I czytamy tutaj od 6 wiersza pierwszego rozdziału takie słowa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Albo to słowo anatema, które tutaj jest użyte, przeklęty, niech będzie pod klątwą, niech jest nad nim klątwa. Czyli rzeczy, które były pod klątwą, były pod Bożym sądem. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się podobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić, czytam tak, jak jest w oryginale, żeby objawić Syna swego we mnie, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami. Ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego, a pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał i wysławiali Boga za mnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami. Żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania.
Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. A gdy przyszli Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Taki dłuższy fragment, specjalnie, żebyśmy na kilka rzeczy i mogli sobie przypomnieć i mogli zwrócić uwagę. Czytając ten list do Galacjan, czytając to, co Paweł tutaj pisze o trzech latach w Arabii, o wizycie w Jerozolimie, a czytając także Dzieje Apostolskie, gdzie w 9 rozdziale, gdzie Paweł także wspomina o swoim nawróceniu. Posłuchajcie tego fragmentu z Dziejów Apostolskich. Kiedy już przyjął pokarm, został ochrzczony, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się, mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Kiedy czytamy list do Galacjan, mamy wrażenie tego, że Paweł po swoim nawróceniu od razu poszedł do Jerozolimy. Jeśli czytamy Dzieje Apostolskie. Natomiast czytając list do Galacjan, mamy pewne tutaj wyjaśnienia, że troszeczkę to wyglądało inaczej, drodzy. Apostoł Paweł urodził się, tak mówią bibliści, gdzieś 8 lat po narodzeniu Chrystusa. Kiedy przybył do Jerozolimy, pamiętacie, tam jest, on mówi o sobie w 22 rozdziale, że on uczył się u stóp Gamaliela, najwybitniejszego znawcy prawa w tym czasie w Izraelu. Gamaliel działał w Izraelu między 20 a 50 rokiem po Chrystusie. Paweł, mając około 20 lat, tam przybywa do Jerozolimy. Nie wiemy, czy był świadkiem ukrzyżowania Chrystusa, czy nie. Ale wiemy jedno, że Paweł... mamy to? Saul, Paweł z łacińskiego Paulus Mały, Saul upragniony, jak powiedziałem, jest to człowiek, który szczycił się dobrym urodzeniem, dobrym pochodzeniem. Z zamożnej faryzejskiej rodziny z pokolenia Beniamina, miał obywatelstwo rzymskie od urodzenia. Był bardzo wykształcony, bo uczył się u stóp najlepszego nauczyciela Gamaliela w tym czasie, jak mówiłem. Znał język grecki, hebrajski, aramejski. I kiedy pisze ten list do Galacjan, mógł mieć między 41 a 44 lata.
jest już po pierwszej podróży misyjnej. Kiedy ten Saul jechał do Damaszku, wszyscy znamy to dramatyczne nawrócenie, zanim się nawrócił. Słowo Boże, on sam zresztą o sobie mówi później w pierwszym liście do Tymoteusza, że jest pierwszym wśród grzeszników, bo prześladował Kościół Boży. I to mi mówi, że kiedy ludzie uderzają w Kościół Boży, w oczach Boga, czy według tego stwierdzenia apostoła Pawła, są jakby w pierwszym szeregu grzeszników. Tymi, którzy walczą z samym Bogiem. No bo walcząc z Kościołem, przeciwko Kościołowi, ludzie podejmują walkę z głową Kościoła, z samym Jezusem Chrystusem i z samym Bogiem. Paweł, zanim się nawrócił, jak on mówi, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, on jest świadkiem ukamienowania Szczepana. To jest człowiek, który dosłownie, o nim jest napisane, dyszy chęcią mordu, dyszy groźbą i chęcią mordu, jest tym, który więzi chrześcijan, wywleka ich i tak dalej. I w drodze do Damaszku przeżywa to dramatyczne nawrócenie, czyli możemy powiedzieć, że jest takim, on mówi, na mnie Bóg okazał przykład swojej cierpliwości i łaski. To pokazuje, że największy grzesznik może doświadczyć całkowitej przemiany. Nawet taki jak Saul z Tarsu. Paweł mógł się nawrócić. Tutaj są bardzo różne datowania między rokiem 31 a 36. Niektórzy podają właśnie taką rozpiętość, czyli między 31 a 36 rokiem po Chrystusie. Niektórzy jeszcze troszeczkę zaniżają to między 31 a 33 rokiem po Chrystusie. I tutaj czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że gdy on się nawrócił, został ochrzczony w wodzie, napełniony Duchem Świętym. Czytaliśmy o tym w Dziejach Apostolskich, że od razu zaczął zwiastować Chrystusa. Gdy tylko doświadczył łaski, gdy tylko został ochrzczony, i to powodowało ogromne zakłopotanie. I żeby połączyć te wszystkie fakty, te, które są o apostole Pawle i to, co podaje nam w liście do Galacjan, bo tego nie znajdujemy w Dziejach Apostolskich i możemy to jakoś poukładać chronologicznie, czyli po swoim nawróceniu, z Dziejów Apostolskich mielibyśmy wrażenie, że on zaraz potem Żydzi uknuli spisek, chcieli go zabić i on później trafił do Jerozolimy. Natomiast tutaj jest napisane w liście do Galacjan, że apostoł Paweł narobił trochę zamętu tam w Damaszku, ale udał się na osobności, on tutaj wyraźnie pisze w liście do Galacjan, on mówi tak, nie udałem się do Jerozolimy, ani do tych, którzy byli przede mną apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Czyli zwiastując, udał się później, będąc takim gorliwym, udał się na pustynię w Arabii. Trwało to gdzieś około 3 lat. Zastanawiamy się, co też apostoł Paweł przeżywał na pustyni tam przez 3 lata. To jest ciekawe prowadzenie Boże dla tego męża Bożego. On jest od razu, że tak powiem, gotowy poruszyć świat. A Bóg mówi, nie Pawle, ja muszę nad tobą trochę popracować. I Paweł znajduje się w miejscu odosobnienia. Nikt z nas nie lubi pustyni ani miejsca odosobnienia. Czasami mamy takie wielkie parcie, żeby coś robić i działać. Ale Bóg musi nas zatrzymać, bo chce czegoś nas nauczyć, coś w nas wykształtować, coś nam powiedzieć. Ja tak próbuję się domyśleć. On pisze w drugim liście do Koryntian, pamiętacie, kiedy opisuje swoje przeżycia z Bogiem, 11 rozdział, kiedy on mówi, że był w zachwyceniu do trzeciego nieba i słyszał słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. Czyli ja sądzę, że tam na tej pustyni on miał taką bliską społeczność z Bogiem, że Bóg objawiał mu rzeczy, dawał mu takie objawienia,
aby apostoł Paweł mógł być przygotowany na to, co go jeszcze czekało. On nie był świadom tego, z jak wielkim odrzuceniem, prześladowaniem, z jakimi przeciwnościami będzie się spotykał. I zwróćcie uwagę, kiedy on o tym pisze w drugim liście do Koryntian, on mówi, że te przeciwności były i z zewnątrz, i od wewnątrz, od tak zwanych fałszywych braci. Paweł musiał być niesamowicie umocniony i mieć zrozumienie, i myślę, że tam Bóg mu jeszcze bardziej objawiał to, co on miał zwiastować, bo tak naprawdę Paweł, mogę tak użyć tego słowa, był duchowym rewolucjonistą. Jeżeli apostołowie Piotr, Jakub, Jan ciągle byli tak mocno związani z judaizmem, będąc chrześcijanami, to oto Paweł radykalnie jakby odcinał to w zwiastowaniu Ewangelii dla pogan. Tamci ciągle mieli jakieś tutaj skrupuły i dlatego ci judaizujący chrześcijanie, przychodząc do Galacji, zaczęli robić zamęt. Mówią, Chrystus wam, wiara w Chrystusa wam zupełnie nie wystarcza. Musicie się dać jeszcze obrzezać. I musicie zacząć zachowywać zakon. I wtedy w pełni dopiero będziecie mogli mówić o swoim zbawieniu. A apostoł Paweł ma takie zrozumienie, takie poznanie, że on doskonale wie, że teraz już niezależnie od zakonu i tych wszystkich praw, które ustanowił zakon, zbawienie jest przez proste zaufanie Jezusowi Chrystusowi, temu, co Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Dlatego czytaliśmy w tym 16 wierszu 2 rozdziału, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę, przez zaufanie w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tym zajmiemy się później, sprawą zakonu, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób to się, jak toczyło się życie apostoła Pawła po nawróceniu. A więc zaraz po nawróceniu krótko zwiastuje w Damaszku. O, zapomniałem tu rozdział, 9 rozdział. Później pobyt w Arabii 3 lata. Wraca z powrotem do Damaszku i to jest ten moment, że król Aretas wydał wyrok śmierci. Otoczyli miasto, próbowali zabić tam apostoła Pawła. I bracia gdzieś tam przez jakiś wyłom w koszu pozwolili, żeby apostoł Paweł mógł uciec. I wtedy przybywa do Jerozolimy. Czyli już od jego nawrócenia minęły co najmniej 3 lata. Przychodzi do Jerozolimy i w Jerozolimie jest ogromna nieufność. No bo jak można wierzyć w coś takiego, że ten, który zachowywał się w taki sposób, zabijał, prześladował, zmuszał do bluźnierstw chrześcijan, że teraz on jest Bożym dzieckiem. A więc chciał się przyłączyć, ale się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Znalazł się taki Barnabas. Słowo imię Barnabas znaczy syn pocieszenia. Barnaba właśnie miał takie serce, dobre serce, czyli zobaczcie, że różni jesteśmy. Niektórzy są bardzo ostrożni, aż za bardzo czasami. Niektórzy patrzą bardzo podejrzliwie na tych takich nowych, prawda? Ale Barnaba miał takie Boże serce. On słyszał, on wiedział i on postanowił pomóc apostołowi Pawłowi. I apostoł Paweł tutaj o tym mówi, że on przez te 15 dni spotkał się z tym gronem apostolskim. To było bardzo, bardzo krótko. I apostoł Paweł znowu tam zaczyna głosić, zwiastować Ewangelię. Ale
robi to zamęt w kościele i bracia wysyłają go do Tarsu, czyli do jego rodzinnego miasta. I tutaj, żebyśmy zobaczyli, czyli tutaj z Jerozolimy, gdzie ona jest tutaj, Paweł udaje się do swojego rodzinnego miasta, gdzie spędza wiele, wiele lat. Możliwe, że w granicach 10 lat apostoł Paweł tam jest. Słowo Boże nam nie mówi o tym, co on tam robił, ale tam przebywał przez długi, bardzo, bardzo długi czas. I później, kiedy w Antiochii powstaje zbór i tam objawia się Boża łaska, apostoł Barnaba, który przybywa do Antiochii i udaje się do Tarsu po apostoła Pawła i przyprowadza go z powrotem, przyprowadza go do Antiochii. To jest gdzieś rok 44-46. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 22-26 wiersz. I tam przez rok, mówią Dzieje apostolskie, przez rok apostoł Paweł razem z innymi naucza Słowa Bożego. Zobaczmy, jak długa jest droga od nawrócenia do takiej jawnej służby. Tam w Jerozolimie, kiedy on był 15 dni w świątyni, jeszcze mówią Dzieje apostolskie, Paweł ma widzenie Pana. I mówi: Panie, ja będę głosił, a Jezus mówi: Pawle, nie, ty musisz stąd iść, bo i tak nie uwierzą. I później te 10 lat spędza w Tarsie. Wraca przyprowadzony przez Barnabę. Dobrze, że Barnaba o nim pamiętał i nie zapomniał. Lat trochę minęło, prawda? I apostoł Paweł naucza. I tutaj czytamy w Dziejach Apostolskich, że w Antiochii pojawił się prorok Agabus. Pamiętacie, on dwa razy prorokował w Dziejach Apostolskich. Dwa jego proroctwa są. Jedno dotyczące głodu, który miał objąć Palestynę, Jerozolimę. I to właśnie w tym czasie mówi o głodzie. I Słowo Boże nam mówi, że bracia postanowili między innymi, bo tam jest tak napisane, że drugi raz znalazł się, potem po 14 latach, czytamy tutaj w Galacjan, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. Tytus pochodził prawdopodobnie z Antiochii, był Grekiem. I przyszli tam, tak możemy sądzić, w wyniku tego objawienia, które miał prorok Agabus, aby udzielić tej pomocy, jeśli chodzi o ten głód, który miał nastać. Udałem się tam na skutek objawienia i teraz i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegłem. Kilka takich ważnych rzeczy. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że kiedy czytaliśmy poprzednim razem o soborze w Jerozolimie i o tym, jakie były postanowienia soboru w Jerozolimie, i powiedzieliśmy, że opowiadamy się właśnie dlatego bardziej za tą południową teorią, że ten list został właśnie napisany wcześniej, w 48, a nie po 50 roku, dlatego że nie ma tam jasnego wyrażenia o tych postanowieniach soboru w Jerozolimie. Cztery tylko punkty, gdzie bracia powiedzieli, to tylko powiemy, żeby od tego się wstrzymywali poganie. Cztery rzeczy, ale nie zakon, nie obrzezanie, nie inne rzeczy. Mają się wstrzymywać, pamiętacie, od bałwochwalstwa, od nierządu, od krwi i od tego, co zadławione. Cztery rzeczy. I tam to było po zgromadzenie wszystkich apostołów, starszych zborów w Jerozolimie. Oni tam wszyscy byli zgromadzeni, a on tutaj mówi, na osobności
Czyli to mi pokazuje, że on nie nawiązuje do soboru, tylko do tej właśnie drugiej wizyty. Po 14 latach. To 14 lat trochę sprawia nam kłopot. Chyba że będziemy liczyć bardziej od nawrócenia niż od przebywania w Tarsie, bo to tak by lepiej pasowało. To, wiecie, troszeczkę czasami inaczej wtedy formułowano pewne wydarzenia i dlatego nie do końca czasami jesteśmy, możemy być pewni co do niektórych rzeczy. Ale na osobności wyłożyłem Ewangelię, którą zwiastowałem. I zwróćcie uwagę, że z jednej strony w tym pierwszym rozdziale apostoł Paweł mówi takie rzeczy, że gdybym ja albo ktoś inny, albo mówi też tutaj poniżej, że nic mnie nie obchodzą ci, którzy byli przede mną. I mamy takie wrażenie, że liderzy czy wierzący mogą sobie pozwolić na taką samodzielność nieliczenia się z opinią, stanowiskiem innych braci i sióstr i przywódców w Kościele. Ale ta sytuacja mówi coś innego. Po pierwsze, Paweł mówi tak, ze względu na prawdę, na Ewangelię, jestem gotów walczyć z każdym. Ale to nie znaczy, że nie szanuję ludzi. I tych, którym zwiastuję, i ludzi w Kościele, i tak dalej. Mówi, bo przecież wziął tych znaczniejszych i wyłożył im Ewangelię, którą głosi. I oni to posłuchali i stwierdzili, że dokładnie głoszą to samo, co apostoł Paweł. Pamiętacie, że Paweł nie uczył się u nich. On mówi, nie otrzymałem jej, tej Ewangelii, od nikogo z ludzi, od żadnego grona apostolskiego. Otrzymałem ją bezpośrednio od Boga. To jest niesamowite, że Duch Boży działa w tak bezpośredni sposób i przygotowuje swoje naczynie. Jak powiedziałem, jest to świetny argument przeciwko tak zwanej sukcesji apostolskiej, bo tu mamy człowieka, którego autorytet pochodzi bezpośrednio od Boga, niezależnie od grona apostolskiego. Nikt z grona nie wkładał na niego rąk, żeby go desygnować do służby. I on mówi tak, oni, kiedy tam byłem, pisze w tym liście, oni, ci wielcy przywódcy, nie żądali, żebym obrzezał Tytusa, przecież, który był ze mną. Był chrześcijaninem, był poganinem, który nawrócił się do Chrystusa. To był taki mocny argument przeciwko tym judaizującym nauczycielom, którzy wzburzali, poruszali serca i umysły zborów w Galacji. Wyobraźcie sobie, zbory się cieszą łaską, zbawieniem, dają świadectwo, że Bóg im przebaczył, że mają pokój Boży. I nagle ktoś przychodzi, mówi, nie możecie być tego pewni, dopóki jeszcze się nie dacie obrzezać, dopóki jeszcze nie będziecie przestrzegać tego. I nagle ci ludzie zaczęli tracić pewność. Pewność co do swojego zbawienia, pewność co do przebaczenia swoich grzechów. I on mówi, nawet tam wtedy, kiedy rozmawiałem z tymi liderami, pojawili się fałszywi bracia i próbowali coś zrobić w tym względzie, ale myśmy im ani na moment nie ustąpili. I wtedy apostołowie mówi, to jest takie piękne, zobaczyli, że Bóg powołał Piotra do obrzezanych, a Paweł jest powołany, aby zwiastował Ewangelię nieobrzezanym. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę. Tu jest ciekawe, bo Jakub wymieniony to nie jest ten Jakub z grona 12 apostołów. Ten Jakub z grona 12 apostołów już nie żył, już był ścięty przez Heroda. Tu jest on tu wyraźnie mówi, poznałem Jakuba, brata pańskiego. I tu jest wymieniony Jakub, Kefas i Jan. Jak zobaczycie do swoich Biblii, do Nowych Testamentów, zobaczycie, że te ostatnie księgi, listy są dokładnie
dokładnie w takiej kolejności są pisma Jakuba, później Piotra, później Jana. Tak zwane listy katolickie, czyli powszechne, które nie miały jakiegoś bezpośredniego autora, też do końca ta nazwa nie jest taka ścisła, bo tam mamy też osobiste listy, do Gajusa, prawda? Ale tu chodzi o wprowadzenie pewnego porządku, jak te listy, tych siedem listów zakwalifikować. I właśnie posłużono się tym fragmentem, tym porządkiem. Jakub, Kefas i Jan. I tak te listy później uporządkowano w pismach i w Bibliach. I także tutaj tak możemy widzieć. I później jest Sobór w Jerozolimie. Aha, jeszcze tutaj jest jedna kwestia. Kiedy Paweł jest w podróży, pierwszej podróży misyjnej, i teraz jest ta wizyta, gdy przyszedł Kefas do Antiochii. I tam jest to starcie. Z jednej strony Piotr, już czytaliśmy to tydzień temu, Piotr sam zderzył się z tym odrzuceniem ze strony Żydów. Pamiętacie, że był w domu Korneliusza, jadł i oni mu zarzucali, jak to jest możliwe, że ty tam wszedłeś, że jadłeś, i on mówi, oni otrzymali Ducha Świętego dokładnie tak jak my. I to ich uspokoiło. Ale Piotr nie do końca tutaj był szczery, wolny, bo kiedy... Czyli po pierwszej podróży misyjnej Piotr pojawia się w Antiochii. Jeszcze nie ma soboru. I teraz jeszcze Paweł nie napisał, bo on właśnie o tym pisze jako argument. Przychodzi Piotr i pamiętacie tą sytuację. Pierwszy jada ze wszystkimi. I z poganami, i z Żydami. Nie ma żadnego problemu jeść z tymi, którzy nie są obrzezani. Ale pojawiają się tam, przychodzą bracia z Jerozolimy, nawróceni Żydzi, którzy ciągle nie są do końca pewni, przekonani, że tylko wiara w Chrystusa, zaufanie w to, co Chrystus zrobił na krzyżu, jest wystarczające. Że sprawa już zakonu obrzezania minęła absolutnie. Że już więcej nic nie trzeba. To jest niesamowicie ważne. Co powiesz człowiekowi? Co powiem człowiekowi, który mnie zapyta, jak mogę doświadczyć przebaczenia grzechów? Jak mogę doświadczyć pojednania z Bogiem? I tutaj ten list na to odpowiada. Musisz zaufać Chrystusowi. Drodzy, w jaki sposób Łotr na krzyżu został zbawiony? Co on musiał zrobić, żeby być uratowany? Prawda? Tam dwie rzeczy musiały się wydarzyć. Co musiało się wydarzyć? Pierwsze to upamiętanie. I on daje świadectwo. My tutaj słusznie jesteśmy, wisimy na krzyżu. Ale ten sprawiedliwy, on nic nie uczynił. A więc jest głęboko poruszony swoim grzechem i on go wyznaje i później jest to zaufanie, ta wiara. Panie, wspomnij na mnie. Jezus mówi, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. A więc nie możemy nakładać na ludzi, my o tym wiemy, chodzi o to, żebyśmy to jasno widzieli, że człowiek musi jeszcze coś zrobić. Po prostu grzesznik musi przyjść do Chrystusa takim, jakim jest, prawda? Nie możesz nic naprawić, bo nie dasz rady naprawić. Jeszcze więcej zepsujesz. Musisz przyjść. Także taki szaweł dyszący zemstą, chęcią mordu, takim jakim był, stanął przed Chrystusem i musiał coś zrobić. Upamiętać się i zaufać. I on to zrobił. Taki Łotr na krzyżu musiał upamiętać się i to zrobił. W dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ludzie są poruszeni zwiastowaniem, to już nie jest ten Łotr, to są religijni ludzie, pobożni ludzie, którzy przyszli na święto do Jerozolimy. I Piotr mówi, wyście go ukrzyżowali. Oni są przerażeni. My ponosimy winę. Chociaż ich tam mogło w ogóle nie być, kiedy Jezus był ukrzyżowany. I to wyście go ukrzyżowali.
i wołają, co my mamy robić, mężowie, bracia? I pamiętacie, co Piotr mówi? Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Prawda? A później weźmiecie obietnicę Ducha Świętego. I oni tak zrobili, około 3000 ludzi wtedy pokutowało, zmieniło swój sposób myślenia, patrzenia na Chrystusa i zaufali Chrystusowi. Tak więc to jest to jądro, to jest to sedno Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest dobra nowina. W tym objawia się Boża moc, kiedy mówimy, ludzie mówią, to tylko tyle, tak, tylko tyle, żebyś był zbawiony. A później, kiedy jesteś zbawiony, to jest też inna historia. Oczywiście my żyjemy cały czas pod łaską. I też Paweł o tym będzie pisze o tym na końcu. 5, 6 rozdział, tym apostoł Paweł się zajmuje, że będąc już zbawiony z łaski, musimy zatroszczyć się o tą jakość, świętość, tak zwane uświęcenie. To jest bardzo ważne, ale to jest później. Pierwszy grzesznik musi po prostu przyjść do Jezusa takim, jakim jest i prosić Go o oczyszczenie, o przebaczenie, o łaskę. I jeśli to jest szczere, on tego, Bóg to uczyni, Bóg przebaczy, oczyści, da mu moc do nowego życia. I dlatego też apostoł Paweł w tym liście na końcu i w innych miejscach tego listu mówi, liczy się tylko nowe stworzenie. Nowe stworzenie. Można zachowywać różne przykazania, ciągle nie być nowym stworzeniem. Bo wtedy człowiek próbuje przez swoje wysiłki siebie zbawić, a nie pozwala Bogu i Bożej łasce i mocy zadziałać w swoim życiu. I tam, a Kefas, kiedy ci nawróceni z Żydów przychodzą, oni się może czuli tacy bardziej święci, no bo przecież oni się powstrzymują od jedzenia pewnych rzeczy i tak dalej. Wiecie, jest coś w nas, że czasami czujemy się bardziej święci, bo czegoś nie robimy albo coś robimy, a ten mój brat w Chrystusie właśnie tego nie robi, a ja robię. Ale to jest pułapka, to jest legalizm. To jest legalizm. Bo jesteśmy w Chrystusie wolni, jesteś odkupiony do tego, aby żyć w wolności, bez jakichś dodatkowych rzeczy, które miałbyś tutaj przestrzegać, które by uzupełniały zbawienie, które jest w Chrystusie. I Piotr wtedy odłącza się od pogan, już nie siedzi przy stole, siedzi razem z tymi nawróconymi z Żydów. I Barnaba się daje w to wciągnąć, jak pisze Paweł, w tą obłudę. I wtedy jest ta konfrontacja. To jest ciekawe, ale Paweł robi to publicznie, dlatego że Piotr jest publiczną osobą i patrzą inni na niego i dokładnie zaczynają postępować w obłudny sposób. I Paweł go napomina. Znowu tutaj widzimy, że Piotr nie wie wszystkiego i nie jest człowiekiem nieomylnym i nie jest człowiekiem, który nie potrzebuje korekty. Każdy z nas gdzieś tam czasami potrzebuje korekty. I na koniec już. Jeszcze jedna myśl. Apostoł Paweł tutaj mówi, że ci fałszywi nauczyciele, zwiastując, głosząc, że sama wiara w Chrystusa nie wystarczy, że muszą jeszcze się dać obrzezać, mówi, to już jest inna Ewangelia. Nazywają dosłownie takim greckim słowem heteros Ewangelion, czyli zupełnie różna od tej, którą apostoł Paweł głosi. I kolejna rzecz jest niezwykle ważna. Ja mówię, to jest odpowiedzialność głoszącego i odpowiedzialność słuchających. Paweł mówi, gdybyśmy my, ja przedtem wam głosiłem prawdziwą Ewangelię, ale gdybym wrócił po jakimś czasie i zaczął głosić coś zupełnie innego od tego, co na początku, to mówi, niech taki człowiek będzie pod klątwą, niech będzie przeklęty, taki nauczyciel. A to znaczy, że słuchacze powinniśmy mieć takie nastawienie jak w Berei podczas drugiej podróży misyjnej, kiedy Paweł tam przyszedł głosić w Macedonii, to oni badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Popatrzcie, nauczyciel musi uważać, co głosi, a słuchacz musi uważać, czego słucha i sprawdzać, czy to jest zgodne z prawdą Bożego Słowa. Choćbyśmy my albo anioł z nieba. Tak sobie poszukałem, tak w nocy dzisiaj
Tak myśląc o tym fragmencie, mówię, przecież są religie, które powstały w wyniku objawień przekazanych przez aniołów, nie? Jedna z najpotężniejszych religii monoteistycznych. Przyszedł anioł. To jest VII wiek, w XIX wieku przyszedł do kogoś innego i tam jest sprawa niejasna, to był anioł albo duch umarłego człowieka, jakaś duchowa istota i powstali mormoni. Przez właśnie tego rodzaju objawienie. Paweł mówi, gdyby nawet jakaś duchowa istota, ktoś podający się nawet z tej listy biblijnej się pojawiał, a nie głosi tej samej Ewangelii. Słuchajcie, tutaj Paweł nie ma żadnych skrupułów. Nie wolno czegoś takiego przyjmować i mówi, niech będzie przeklęty. Czytamy w drugim liście do Koryntian, że szatan przybiera postać anioła światłości, aby jeśli można zwieść i wybranych. I Paweł wyraźnie o tym pisze. Broni Ewangelii Jezusa Chrystusa, jest gotów położyć życie za obronę Ewangelii, jest gotów walczyć z tymi fałszywymi nauczycielami, którzy przynoszą zupełnie inną Ewangelię. I to już jest chyba na dzisiaj koniec. Przypomnę tylko cele napisania tego listu. Jak człowiek zostaje usprawiedliwiony, Paweł broni swojego apostolstwa, broni Ewangelii, wyjaśnia znaczenie zakonu, mówi o prawdziwej wolności i na koniec mówi o chodzeniu w duchu lub ciele, czyli prawdziwe życie w uświęceniu. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci, że Twoje słowo i Twoja prawda są nieporuszone. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo uczy nas, daje nam pewność, daje nam świadomość, daje nam poznanie. Dziękujemy Ci, że prawda Ewangelii wyzwala nas do społeczności żywej z Tobą. Pozwala nam uniknąć niebezpiecznych ścieżek, oszustwa, kłamstwa ze strony sił ciemności. Panie, tak modlę się, abyś błogosławił słowa tego listu, Twoje słowo, Panie, w naszych sercach, abyśmy mogli widzieć coraz jaśniej to, o czym ten list mówi. Dawaj to objawienie dla mnie i dla nas wszystkich, Panie. Chcemy być mocni, ugruntowani w prawdzie Twojego świętego słowa. Amen.